Okej, witajcie, ja jestem Zreal, to jest kolejny odcinek z GTA 4. Jak widzicie, jesteśmy dosłownie w tym samym miejscu. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Dobra. Mamy wiadomość od Little Jacoba tam jakąś. No nie pozostaje nam nic więcej, jak pojechać na kolejną misję. Weźmy sobie może to autko. Jeb go. Jedziemy naszym kawalkadem do Bruce'ego, jak już mówiłem w poprzednim odcinku. On jest naszym celem na dzisiaj. Znaczy, że do niego jest kawałek, ale trudno. Właśnie przejechałem gościa, policja się nie zainteresowała. No nic, trudno. Teraz się zainteresowała, bo jadę pod prąd pewnie. Jedziemy do Bruce'ego, bo Bruce'ego już miałem zacząć robić w poprzednim odcinku. Dlatego myślę, że to jest... dobry moment, dobry pretekst, żeby do niego pojechać, tylko jak tam się jechało? Kawałek jest, dobra. Trochę pojeździmy w tym odcinku w takim razie. No i już, dobra, jesteśmy na prostej. Tam niby mam zawrócić, ale po kiego? Ja po prostu tego nie rozumiem. Nie będę płacił za bramki, chyba was powaliło. Ja będę za bramki płacił w tym życiu. Dobra, może nie, no w tym życiu to jeszcze sobie płacę parę razy, ale nie tym razem na pewno. Nie jak jadę sobie do Bruce'ego, trzeba być koksem i w ogóle. Takie tam, czasem tu policja co chwilę jest, nie wiem, oni chcą mnie aresztować za to, że zapłaciłem 5 dolców. Myślałem, że za to się mandat daje, no ale chyba w Polsce tylko. Albo tylko nie w Ameryce, co też jest prawdopodobne. Dobra. Tu w prawo teraz, policja już mnie nie goni. Dalej w prawo. Dobra, tu w prawo. Kawalkadem się jeździ tak jakoś dziwnie, on jest strasznie szalonym pojazdem. Dobra. Nie chce mi się już tam... To trzeba było w dół zjechać, ale ja nie zjechałem, nie? Dobra, to już trudno. Nie wyszło mi to. Chciałem ładnie wyskoczyć. Ale chyba tutaj mogę wyskoczyć. Dobra. Okej. Nico Bellic! We did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dmitry. Why did you turn on me? You think I could survive? In a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who had so many enemies! You robbed Bulgarin! You killed Mikhail! You know no more of loyalty than I do! You know why I killed Faustin? It was not my choice! I will find you, Nico! I have burnt you and your cousin out of Home Beach! I will smoke you out of any other hiding place you have in this city! See you soon, Nico! Okej, okay, ma nam grozić coś. Ale tymczasem zajmiemy się misją u... Kogo? A, u Bruce'ego. No tak. Ej. Hello? I'm busy! I said hello! Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey! Some fucking Polack asshole for you! Pleasure to meet you too. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Enough, man! Enough! Fuck me, man. You'll be alright, huh? Ooh, that's some Red Army shit, serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my pecs, man. No, thank you. Rock hard. I bench 450. I'm an... Yeah. Ooh, shit, no shit. What are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean... I am no chubby chaser, but if I was and a queer, that guy would be in trouble, you know what I'll mean? Let them know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy.
cave. All right now, Nicky, listen up. I know you guys need money, bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! I fucking love that! You gotta steal a police car. Get on the computer, give me a call. There is a hack. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Whew. Dobra, po raz kolejny misja z radiowozem. Czy tu jakiś podjedzie? Jakiś grzeczny radiowozik? Czy muszę coś wysadzić? Albo zrobić tak. Tak, tak. I tak. Hello, you're through to the Liberty City Emergency Service. Please use your touchtone keypad to select which specific service you require. Press 1 for police. Hello, this is the LCPD. Where would you like... Jadą czy nie jadą? Chyba nie jadą. Chyba rozłączyłem za wcześnie, przez przypadek w ogóle. Dobra, lecimy jeszcze raz. No, odbierz. Hello. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? He's cool. An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. Okej, dzięki. Jadą. Ja sobie zaparkuję auto. Schowam się tutaj. Chyba nikt mi nie wyjdzie. Mogę? A ja mogę teraz? Mogę. No tak działa, spoko. No ale cóż. Nie było to większym problemem. Myślałem, że nie będę mógł wejść do auta, jednak wsiadłem sobie. Przydałoby mi się teraz tylko jeszcze życie odnowić, no ale do tego potrzebuję budki z hot dogami. Dobra, zgubiłem policję i lecimy dalej z tą misją. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Now this cat's name's Lyle Revis. Type it into the computer and you should get some known whereabouts and shit. I take him out myself, but when people see me coming, they fucking run, man. Know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone packing 24-inch guns like mine, baby. Yeah! I'll track down this Revis. Cold, man. I'm feeling chills down the phone. Call me when it's done, bro. Dobra, wejdź do komputera. Przeszukaj bazę danych. Według nazwiska i lecimy... może tak? Znajdzie? I znalazło. Zlokalizuj. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę po prostu tak wszystkich przestępców się pozbyć? Ciekawe. Czy mogę po prostu wszystkich po kolei lecieć? To było dobre. Tymczasem nie mamy radia w radiowozie, więc muszę napieprzyć na stop. Idziemy sobie zabić tego Rivasa. Na razie się zajmiemy takimi bardziej trzylotowymi misjami, myślę. Znaczy, dopóki mamy misję u Brucego, to je będziemy robić. Mallory na razie nie chce zaczynać. A potem zobaczymy tymczasem co. O, jesteśmy już na miejscu. Przyjechał radiowóz. Może źle trochę zaparkowałem. O, tak może być. Tak przy drzewie samym byłoby to tak niepraktyczne lekko, prawda? O. Cześć. Lyle Revis, I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit. Wyszło oknem. Dogoń i pozbądź się Rivasa. Biegnij. No dobra. Przedstawili mi radiowóz.
Jadę tym radiowozem, bo on się może jeszcze przydać. Mogę wziąć szybsze auto. Tymczasem możemy zrobić też tak. I wtedy muszą nam zjechać z drogi. A jak go tak czy siak dogonimy, z tego co kojarzę. Dobra. Idziemy pod prąd w ogóle. No, ciekawie, ciekawie. No, no, no. Szalony skręca. Robimy tak. Tu się zmieściłem. Trochę mnie zarzuciło na prawo, ale... To się da zrobić. Ten tu jakieś zachowania, coś tam. Ten coś tam. Jesteśmy w szkole lotniska, nie wiem co widzę. Dobra, amunicji poszło. Chyba nie ucieka pieszo jednak. Okej, fajnie z misji Brucego. Jedziemy na jeszcze jedną. Co z tego, że jestem tak trochę daleko od Brucego. Trudno. Wow, 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 wow. You should not worry about Revis anymore. Lethal, man. A lot of people are gonna be very grateful that certain people who fucked with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore. If you get me. I get the money today. You're all about the cabin. I mean, the lettuce, the lettuce! Ice cold, man. I love it. There'll be some more work when you need it. Okej, okay, mamy robotę. Chciałem tylko motor do tego gościa, do tego, tak rozwaliłem. Chociaż Sanchez... Ja to, o, to jest PCJ, to spoko. Ej, dużo radiowodów tutaj jest. Co z tego? Mamy PCJ-kę. Na końcu umiem... No, na końcu czuję się pewnie na motorach, bo to nie jest to, że umiem jeździć, czy nie. Tylko nim lekko się w cokolwiek walnie i się leci. Dziad. No ale da się to zrobić. Co tam, Brucey? Dobra, fuck. Chyba mi nie lubię tu. Fuck. Chyba mnie tu nie lubią. Coś tak myślę. Pierwsza śmierć. Plus jest taki, że mamy całe zdrowie. Dalej mamy 7. Prawie 7500. Tu jest jakieś coś, stoi z tyłu, czy to jest śmietnik? Tak, to był... to nie jest śmietnik, to jest coś dziwnego. Anyway, mamy dalej trochę hajsu. Mamy pełne życie, mamy wszystkie nasze bronie. Nie ma się co przejmować. Za bardzo. Ciekawe co by było, jakbyśmy hajsu nie mieli. Trzeba to kiedyś będzie sprawdzić. Zatem wezmę sobie auto. Nie wiem, czy też przypadkiem nie jesteśmy bliżej do Brucego w tym momencie. Bo on tu jakoś gdzieś... Nie wiem, gdzie on mieszka. Czy jesteśmy bliżej do niego, czy nie? Tymczasem sobie... Brucey, co tam? A, informujesz mnie o tym, że mogę się bawić w policjanta. No, nie dzięki tym razem, bo jednak chyba podziękuję. Jedziemy za to do ciebie na misję. O, jestem fajny, jestem skąd co ostatnio go wykorzystałem. No, nie wypadł on dużo lepiej. Ale mamy tutaj kolejne auto, możemy sobie od razu podmienić i będziemy jechać takim podniszczonym. Co to za alarmy? No ja się pytam, co to za alarmy. W ogóle w otwartym aucie alarm. Że ten alarm... O, właśnie się wyciszyło. Już daleko do Brucego nie mieliśmy, a już musiałem jakieś coś wziąć. Tam jest auto. Dobra. Co mi powiesz, Brucey? Łatwiej być nie może. Pewnie może, no ale co ja wiem. Hey, Brucey! Nico! One second! Sorry.
Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women, man, women. Kia, 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 kia. Wah! Yeah, man, I'm ready for you, Nico. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Yeah, wah, 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 whoa. Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? I want help! I'm losing the plot here! Pause. Shitting, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Yeah. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Alaska. O, siedzi i patrzy, jak Bruce Lee ćwiczy. No dobra. O, tutaj trzeba chyba ukraść kometa, z tego co pamiętam. No, to jest jedna z ostatnich misji, które pamiętam w ogóle z gry. A komet to jest jedna z fajniejszych aut w tej grze. Jest też spoko. Ja lubię właśnie te misje. Znaczy tutaj kometa się rzadziej widuje niż na przykład się widywało kometa w Vice City. Ten komet to właśnie co chwilę ten porszak jeździł, pseudo porszak jeździł. Wow, co to było. Tego się tak często nie widuje, ale nie ma. Ale znaczy są inne auta, nie wiem, więcej szybkich aut. Więc nie ma też takiego zapotrzebowania na niego. Przez to stał się towarem bardziej luksusowym. A teraz już przechodzę do samego wątku, no to jedziemy do sobie tutaj zakosić, będzie chyba wyścig, co z tego. Coś chwilę, nie wiem. Pamiętam. O. A to nie ten. To nie komet. Fuck. To Oracle, tak? Oracle też jest spoko. Fajna limuzyna. Komet był gdzie indziej. Jakiś wyścig był, nie? No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. He's trying to take Lyle's ride. Okay. Blokują nas. Wychodzą. Czy mogę się z nimi strzelać? Wyjrzyj mi reflektor. Dobra. Dobra, nie mamy szyby. Ale przez to mogę do nich strzelać. Dobra, chyba mnie nie gonią. A nie, jednak gonią. Nie pogoni, przynajmniej z tego jednego auta. O, jadą. Jednak dalej jedzie. No, okej. Dobra, ten już nie pojedzie. Jeszcze jeden jakiś? Tam jeszcze jeden jedzie, więc jest spoko. Przynajmniej jeden. Dobra, ten już nie pojedzie. Ten też, ten jeszcze jeden, tak? Dobra, ten jeszcze nie pojedzie. No i robota z głowy, teraz by wystarczyło tylko go naprawić i wszystko będzie cacy. Ale że jesteśmy już prawie u Bruce'ego, to on go sobie chyba wyklepie. Mamy parę pocisków po kulach, dostajemy chyba mniej hajsu za niego. Czy coś, ale nie ma źle, nie ma tragedii, myślę, że też hajsu nie dasz tak potrzebny, bo później jest go za dużo. Tego co się orientuje. Znaczy nie ma co z nim zrobić. Więc spoko. Dobra, jedźmy. Zresztą w każdym GTA tak było, że w pewnym momencie już hajsu było tyle, że nie było potrzeby na niego. Dobra. Ej, ale otwórz mi garaż. Dzięki. To był Oracle, a nie komuś. You're lucky it looks as good as it does. The only thing Brucey thinks is good looking is himself in the mirror. Thanks.
Dobra, kolejna misja zaliczona. Teraz trzeba by jakieś auto znaleźć. Tu coś jedzie. O, Brucey dzwoni. The car is in your lockup. It was not so easy. People were waiting for me. Shit, man. If I'd known it'd be like that, I'd have gone to get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're cool though. You made it, man. You got the mad red army driving skills. I'll sort you out with some big rims, spinning ones, crazy original styles. You know, we'll cruise, we'll hang. All right. Thanks, homie. Thanks. Dobra. Weźmy sobie Oracle. Dobra, on tam. Policja mnie tam goni. Pojedziemy sobie może jeszcze na jedną szybką misję do Brucey'ego, bo mamy czas i mamy blisko, więc czemu nie? Dum 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 dum. O. I jesteśmy. Hey man. Hey guys. Taxi. Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me killed, that bitch! Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nikki! Shit. No i dobra, mamy ostatnią misję już na dzisiaj, myślę. A nie, ona jest znowu taka trochę dłuższa. Cóż, no ten odcinek też będzie dłuższy, mam nadzieję, że się cieszycie. Bo czemu nie? Bo w sumie nie wiem. Zawsze narzekacie, że odcinki są za krótkie i nie wiem czemu teraz mielibyście narzekać, że odcinek jest za długi. No ale... są gusto i guściki, ludzie się zmieniają i takie sprawy. Tymczasem idziemy sobie do tej kawiarenki internetowej. Załatwić sobie randkę z facetem. A potem trzeba będzie sobie iść na tą randkę. Ja nie chcę tego tak przedłużać, ja chcę to szybko załatwić. Ale to chyba tak szybko nie wyjdzie. Jakbym skipował cutscenkę, to już byśmy tu byli w połowie roboty. Ale niestety, może nie tyle niestety, co nie robię tego, tak? All right, man. I'm at the internet cafe. What now? The website is love me. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard animal, man. Eat him alive, okay? Dobra. Weźmy sobie tak. Tu web. O, jakaś nowa poczta. O, chcę PCJ-kę. Nie, dzięki. Tu. I weźmy sobie może tak. Troy Harders. Sweet Belly w ogóle. No i coś tam. French Tom. Siema. Umów się. Wyloguj się. Takie tam wyjście. Daj mu czas, tak? Zrobimy może to w ten sposób, że... Jako, że ta misja jest taka jakby dwuetapowa. A ja tam mam domek. Fuck. Faktycznie mogę najpierw zrobić Brucey'ego. No cóż, dojdziemy sobie do domku i skończymy ten odcinek. Zrobimy sobie save'a tam. Muszę najpierw dojechać do domu, bo...
nie ufam do końca tym save'om w grze. Takim... Znaczy tym szybkim zapisom, wolę mieć jednak swój własny... taki, który robiłem. To jest plusy. Alright, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times? I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting in problems with serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cars than chasing pussy. And that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Okay. Czy będą... Dobra, nieważne. Czy będą jakieś misje związane z tym odwykiem Romana? Czy Malory się tym zajmie, czy co? Dobra, gońcie. Odwalony. Helka mnie goni, no poleciała po prostu. Nie wiem, ja się przemieszczę na drugą stronę. Myślę, że włączył się w tym aucie alarm. Co było... dziwne, biorąc pod uwagę, że jechało po autostradzie, no ale jak kto lubi, prawda? Dobra, jesteśmy sobie tutaj w mniej więcej spokojnym miejscu. Tylko jakieś policja się czai. Ściszyłem głos, okej, okay, i jesteśmy bezpieczni. To było takie trochę nadanie klimatu, tymczasem wjedźmy sobie tu naszą wyrocznią. Bo tyle właśnie oznacza Oracle. To jest Banshee, ale olać do Banshee. Okej, okay, to jest w ogóle odwrotny ruch, no trudno. Wchodzimy do środka, wchodzimy tu. I to gdzieś tu, nie? Czy wyżej? Tu? Nie. Tu nie. Tu? Tu. Nie tu. Gdzie jest mój dom? Ludzie, ratujcie. Na górze? Na górze. Nie, LJ, nie chcę mi się z sobą gadać. Tu jest mój dom, dobra. Znalazłem swój dom, uwaga. Zapisujemy stan gry. No i... dobra, no co mi... Co zapisz jeszcze jakiś spoko. Ale lecimy szalenie na drugim slocie. Niech będzie. Tymczasem... to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i trzymajcie się. Cześć.